Hej, 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 witam was ponownie bardzo serdecznie w kolejnej pokazówce. Dziś spotykamy się w grze Star Wars Battlefront 2, czyli w tytule, który znalazł się w ogniu krytyki w dniach ostatnich. Gra, która rozpaliła Reddita, gra, która poróżniła recenzentów, wszystko ze sprawą modelu biznesowego stosowanego tutaj przez EA, który sprowadza się właściwie do takiego bardzo nachalnego forsowania przed graczem używania skrzynek z losową zawartością. Skrzynki z losową zawartością są taką rzeczą w roku 2017, która chyba właśnie wyróżnia gry. Skrzynki nie są oczywiście nowością, jak gdyby no wszystkie te kosy z CS-ów, wszystkie te paczki z FIF ostatnich i tak dalej, no to wszystko jest już wam doskonale znane. I skrzynki same w sobie nie są jeszcze może jakoś szczególnie złe. Da się je stosować moim zdaniem w sposób odpowiedni, rozdając graczom kosmetykę i inne tego typu bajery. Są też troszkę gorsze przykłady z zastosowania skrzynek, no ale jeśli wierzyć graczom i większości recenzentów, no to w Star Wars Battlefront 2 te skrzynki niestety zostały wykorzystane w sposób najgorszy z możliwych. Ja szczegółów chciałbym wam jeszcze w tym momencie nie za bardzo zdradzać, ponieważ ja dopiero zaczynam swoją przygodę z tym tytułem, a nie szczególnie lubię się opierać na opinii innych graczy i innych portali, dlatego jak gdyby do tego tematu wrócimy jeszcze, kiedy ja już troszeczkę pogram sobie w tryb multiplayer, a dzisiaj na bezpiecznie, żeby przedstawić wam tą grę z jakiegoś takiego neutralnego punktu, zagramy sobie w podstawowe misje kampanii głównej. Ja odpaliłem już tą kampanię, sprawdziłem mniej więcej jak mi się w nią pyka, ustawiłem sobie napisy i inne takie bajery, jestem gotów, żeby zresetować kampanię na poziomie normalnym. Jak gdyby są trzy poziomy, badacz, żołnierz oraz siły specjalne, my zagramy na żołnierzu. No i cóż, pogadamy sobie troszeczkę o moich oczekiwaniach, o tym czym już się zdążyłem zawieść, o tym jak odbierałem poprzednią część gry i tak dalej. Właściwie może od tego zaczniemy. Zaczniemy jeszcze od czegoś innego. Ja muszę wam na starcie powiedzieć, że ja nie jestem szczególnym fanem uniwersum Star Warsów. Oczywiście oglądałem wszystkie filmy, większość nawet po kilka razy, chyba wszystkie po kilka razy. Grałem w sporą część gier z uniwersum, jakie wyszły i wkręcałem się nawet trochę w komiksy. Komiksy chyba podobały mi się najbardziej z tego wszystkiego, szczególnie te ostatnie po tym, jak Star Wars wrócił do Marvela. Ale jeśli chodzi o grę, jeśli chodzi o Battlefronta 1, no to ja niestety byłem bardzo, bardzo zawiedziony tym tytułem, bo mimo, że gameplayowo, moim zdaniem, była to gra bardzo przyjemna, casualowa, ale sympatyczna i dająca sporo satysfakcji, to niestety była tak obdarta z zawartości, że no czułem się momentami nieco zniesmaczony. I wiem już, że Battlefront 2, jeśli chodzi o zawartość, no troszeczkę nadrabia, jest tego wszystkiego więcej. Jest nieźle wyszkolona. Dobrze, pogadamy zaraz, jak zleci scenka. Infiltracja, ewakuacja. Siły specjalne. Aiden Versio. Oddział Inferno. Komandor Versio. Chyba jesteś ważna. Spójrz na mnie. Może porozmawiajmy. W końcu po to tu jestem. Ty masz kod aktywacji, a ja możliwość, by ci pomóc. Więc daj mi ten kod. Przydałby nam się ktoś taki jak ty. Pomóż mi, a ja się odwdzięczę, to proste. Tak czy inaczej dostanę, czego chcę. Moi najlepsi technicy grzebią przy twoim droidzie. Właśnie teraz. Wyraźnie się obruszyła na tą informację. Chcę tylko ten kod. Nadszedł czas dla Imperium. A ty nie musisz iść z nim na dno. Masz rację. Nadszedł czas dla Imperium. VZ-626. VZ-626. Okej. Czy my coś wybudzamy właśnie w tym momencie? ID-10. O wiele bardziej zaawansowany niż ID-9. Nie będzie łatwo się do ciebie włamać. Czy mogę zasugerować mniej inwazyjność? Słuchajcie, już jestem w gameplayu, już teraz steruję kamerą. Do tego droida. Czy mogę zasugerować, by poszukać tego kodu?
Kurgan pracuje nad tym w punkcie zatrzymań. Na razie jedyny sposób na uzyskanie dostępu do danych to wyrwanie rdzenia pamięci z obudowy. Gość mi grozi wyrwaniem pamięci, a mi się odblokowało porażenie, więc wybaczcie, ale go użyję już w tym momencie. Nie chcę ryzykować, że faktycznie to zrobi. Okej. To dość dziwny początek gry, bo wygląda na to, że jestem droidem należącym do kogoś z Imperium. Wcale nie jesteśmy po stronie rebeliantów. Nie wiem, czy to będzie się zbierało do jakiegoś plot twista, w którym się okazuje, że jesteśmy szpiegiem na przykład w Imperium. Nie wiem. Albo faktycznie będziemy się wstrzymać. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie chcę zgadywać, zbyt wcześnie. Okej, to jest chyba podgląd z kamery, ja tu nie mogę absolutnie nic zrobić. Tu kolejny punkt, do którego się mogę włamać. No, to jest nasza pani, powiedzmy. Ta, która nas wybudziła przed chwilą i ta, która była przesłuchiwana. Co my tu jeszcze mamy? Okej, to wszystko chyba są kamery. Absolutnie nic poza kamerami tu nie zobaczymy. Chyba, że któraś z nich jest faktycznie ważna, więc przejrzę sobie wszystkie. No ta wydaje się dość ważna. O, to chyba to. Muszę wam się do czegoś przyznać, nienawidzę sekwencji w wentylacji. Od czasów Alien vs. Predator mnie przerażają. Wow, chyba. A! Drugie było. Dobra, muszę uważać na takie rzeczy. Wychodzimy stąd jak najszybciej, jeśli tylko jest okazja, to ja bardzo chętnie. No po drugiej stronie są rebelianci. Wskaźnik wykrycia obrazuje zmieniające się świadomości... Zmieniającą się świadomość rebeliantów. Aha, czyli taki pasek jak zawsze w grach, czyli pasek się rozszerza na boki, a jak tam dojdzie powiedzmy do 60%, a nawet mniej w tym przypadku, no to zaczynają mnie atakować. Zrozumiałe. 60 stopni, przepraszam, nie procent. Ja ich mogę porazić, ale czy ja chcę? Czy jeśli go porażę na przykład, to... Ten drugi zostanie zaalarmowany. Wolę nie ryzykować chyba. O, tu jest gruba obstawa. A ja mam punkt, do którego mam się przemieścić chyba. Ryzykujemy? Ryzykujemy. Dobra, chyba się dostałem. Niestety znowu wentylacja. Gonimy. Wow, prawie się w to wpieprzyłem. Nawet nie widziałem, że to w ogóle coś jest po bokach. Powinno się jakoś wyróżniać na tle reszty. Dobra. Na szczęście ta sekwencja znowu była w miarę krótka. Tak jak mówię, nienawidzę wentylacji. No ładnie. Trzeba wyłączyć ją w jednym z ich terminali. Mam, słuchajcie, ikonkę z radarem w prawym dolnym rogu, z przyciskami L1, R1. I tak, i to jest skaner faktycznie. Zeskanowało mi otoczenie. Teraz widzę, jak gdyby, gdzie mogę się poruszać, a gdzie nie. Ten koleś chyba się nie odwróci, nie? Jak gdyby ten level wydaje się na tyle prosty, żeby właśnie nie mogli mnie to za bardzo wykryć. Zresztą ja chyba mogę po prostu wzlecieć nad tym wszystkim.
No i dostać się do celu. Tu chyba nikogo nie ma. Wow, 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 nura bierz. Tam cię prawie ktoś zobaczył z tamtej strony. Dobrze, dotarliśmy do celu. Nie zobaczy cię, nie zobaczy. Od razu zlatuj do góry, żeby cię nie zobaczyła. Okej. No nie, znowu wentylacja. No jak na złość, trzy sekwencje wentylacji w jednym levelu. Ale tu chyba już bez tych tarcz zabijających i zaraz jest wyjście obok. To tak to ja lubię. Okej, jesteśmy na miejscu. Jesteśmy u naszej pani, powiedzmy. W samą porę. W drogę. Jeśli nie znam na ich rangach, ale o czym świadczy fakt, że jestem w takim czarnym stroju szturmowca? Przechodzę do centrum łączności. Przyjąłem. Kłócanie, dobra, mam możliwość... Zniszczę wykradzioną wiadomość Imperium, dam wam sygnał do ewakuacji. Mam możliwość kłócania i skradania się w ten sam sposób. Przede mną jest koleś, pewnie mam jakieś ogłuszenie albo coś tak, jest informacja, eliminacja R3. No i patrzcie, tam jest jakiś koleś, ja go nie mogę oswobodzić w żaden sposób. Okej. Gra daje nam różne możliwości, krok po kroku. Ja nie muszę ich wykorzystywać oczywiście, to nie jest pewnie obowiązkowe. Ale może wypadałoby? Czekajcie, zobaczymy. Wyślijmy na niego drona. Okej. Rebelianci wiedzą, że dało się im pani złapać? Nawet o tym nie pomyśleli. Prawdę mówiąc, działamy wbrew protokołowi. Powinniśmy po prostu wysadzić ich okres. To by było zbyt podejrzane. Jeśli to ma się udać, musimy być subtelni. Rozumiem, pani komisarz. Wiecie już o sygnale alarmowym wzywającym okręty sojuszu do układu Kalan. Dzięki temu Forterowi odwrócimy uwagę Imperium od Sulust. Ej, przecież tak przypadkiem nie wyglądała dosłownie jedna ze scen w filmie? Potrzebujemy każdego dostępnego okrętu, by zadać Imperium. Bardzo podobnie w każdym razie. Już dawno nie widziałem tych starszych Star Warsów. Musiałbym sobie odświeżyć kiedyś. A premiera nowej części kinowa zdaje się być dobrą okazją. Rebelianci rozszyfrują transmisję, zanim ją usunę, cały plan się posypie. Twoja kolej. Nadszedł czas. Ruszamy na Sulust, żeby dołączyć do reszty flotu. Kapitan przysyła współrzędny. Dobra, zobaczmy, czy będę mógł to powywijać. Wow, 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 wow. Prawie pobiegłem. Fuck, pobiegłem. Dobra, wysyłaj na niego drona. A tego sobie drwiemy normalnie. Leży. Leży. Coś jeszcze? Okej, chyba czysto. Nie słyszę, żeby ktoś gdzieś biegł. Moglibyśmy nawet dół sprawdzić z uwagi na to, że wyczyściliśmy. Pewnie są jakieś znajdźki gdzieś tutaj, co? Cześć. Dobra, możesz żyć. Jak lubisz, to żyj. Nie ma znajdziek, jestem zawiedziony. Spadamy stąd w takim razie do celu misji, czyli do tych drzwi. Jaka władcza nasza bohaterka w stosunku do swojego drona. W ogóle go nie szanuje. Dobra, ci w razie nie są powiadomieni, że była jakaś strzelanina w pomieszczeniu obok. Tu czysto. Czy ten zauważy? Najwyraźniej nie. Agencie Husk, dotarłam do centrum łączności. Usunięcie wiadomości włączy alarm. Szykujcie się do ewakuacji. Proszę ostatni raz. Nie przeszkadzajcie mi. Imperialne szyfry są bardzo złożone. Fajne całkiem. Zlokalizowałem. Co my tu mamy? Imperium poleci na drugą stronę Endora. Poczeka tam na atak rebelii, a następnie
A, to była ta kluczowa informacja, której musieliśmy się pozbyć, zanim rebelia ją przejmie. Agencie Husk, już czas. Rozpoczynam przygotowania. Zdobędę jakiś blaster i dotrę do punktu ewakuacji. O, mamy nową pukawkę. Corvus Proof. I wyraźnie sekwencja strzelankowa, już chyba skradanie teraz nie wchodzi w grę. Otwierasz to czy nie? Dobra. Ogólnie to jest gra, która... Wow. To jest gra, w której chyba nie ma amunicji, przynajmniej nie w tych broniach. Jak widzicie, one się mogą przegrzać co najwyżej. Nie mamy też limitu... Znaczy, nie musimy też regenerować życia apteczkami, są powszechnie znane już teraz autoregeneracje i tak dalej. Dobra. Aha, w ogóle to jest chyba istotny moment, to jest dobry moment, żeby powiedzieć o istotnej rzeczy, o której zapomniałem powiedzieć na początku. Tak standardowo gram na padzie, na konsoli, na PS4. Na zwykłym PS4, nie na jakimś tam zaawansowanym Pro, na zwykłej wersji premierowej. No wychyl głowę, pamiętam teraz góra. A, wiedziałem, wyczułem cię. Wow. Co? Dobra. Jeszcze mi na dole! Fajnie w sumie, bo to całkiem wielopoziomową rozgrywkę tworzy. Zobaczcie, oni byli na... tu na dole, tu na płotku, po tej stronie jeszcze na niższym piętrze. Dobra, ale fajnie, bo siadają wszyscy w jednej bańki. Pewnie potem będą coś mocniejsi przeciwnicy, albo ja dostanę gorszą broń, albo cokolwiek innego. Ale póki co mogę się delektować tym, że oni wszyscy są na jedną banie. A, tyły! Okej, gro. Jestem bezpieczny, już się nie muszę z nimi prać. Czysto. Jak on tam bani nie dostał, wy mi powiedzcie? No, dobra, leży. No, tu chyba jakaś grubsza jadka będzie, tak to przynajmniej wygląda. O, rozwaliłem beczki, nawet nieświadomie kompletnie, taki po prostu celownik zszedł na bok. Z zamędem mi uciekła. Tu czysto, ło! Ale cię wyczułem, gnido. Ale cię wyczułem. Wiedziałem, że coś tu będzie. Czy coś tu ciekawego na mnie czeka? Nie. Tak się zapowiadało, że jakaś znajdźka mi tu wyskoczy albo coś. Trudno, nie ma to nie ma. Lecimy dalej. Wstecz. Wow! Serio? Tu też ktoś strzelał, prawda? Czyli ja już sobie coś uroiłem w tym momencie. Może uroiłem. Straszą mnie tu. Dobra, chyba jednak faktycznie muszę pójść dołem. Tak to się zapowiadało. O! Widziałem cię. Pokaż główkę. Ha, pięknie. Okej, on trochę już inaczej wygląda, zwróćcie uwagę. Albo mi się wydaje, albo już jest... Chyba był trochę mocniejszy niż zwykli przeciwnicy. Miał na sobie taką zbroję, która wyglądała nawet na zaawansowaną. Dobra. Ktoś jeszcze? Czysto. Czułem, że mi będą jakieś tyły robić.
No co jest? Jakie wymigówki w ogóle robił? Dobra, chyba już mogę tędy przejść? Nie mogę. O, czysto, dobra, lecimy. Okej, jakiś ciemniejszy tunel? Tak myślałem, koniec. Cutscenka. Agencie Hank, jestem na miejscu. Tak jest, pani komandor. Ewakuacja w toku. 3, 2, 1. No. No. I to jest efektowne wyjście bardziej niż wejście. No ale cholera efektowne. Komandor na pokładzie. Spocznij. Misja udana, pani komandor. I do tego zero strat. Wciąż jesteś zastępcą dowódcy. Nic nie szkodzi. Mogę poczekać. Agencie Miko, obliczenia skoku były idealne. Dziękuję pani. Wierzę, że lądowanie było miękkie. Znośne. Pamiętasz to z akcji na Jabez? Wciąż gnębi mnie w snach. Poinformować admirała. Tak jest, pani komandor. Jaki meldunek? Wciąż nie wiedzą, gdzie jest flota. Rebelia dzisiaj skona. No my chyba znamy tą historię i wiemy, że jednak będzie inaczej. Ale okej. O, w ogóle jakie dobre wejście intro, jak w Stranger Things niemalże. Ładnie, ładnie. Powiem wam tak, misja prologowa nie robi szczególnie piorunującego wrażenia z uwagi na to, że to były ciasne korytarzowe lokacje, bardzo powtarzalne, bardzo podobne do siebie. I jak mechanika strzelania dla takiego casuala jak ja jest bardzo przyjemna i bardzo sympatyczna, tak wolałbym chyba jednak, żeby te misje rozgrywały się w większych, otwartych, bardziej różnorodnych przestrzeniach i mam nadzieję, że zaraz takie coś zobaczymy w kolejnej misji tej gry. Wezwać oddział Inferno. Już! Komandor Versio, melduj. Jest tu misja ratunkowa rebelii, admirale, ale nie schwytamy sabotażystów. Co z generatorem pola ochronnego Gwiazdy Śmierci? Gorzej niż przypuszczaliśmy, nie da się ani naprawić, ani reaktywować. Więc stacja bojowa jest odsłonięta. Zniszcz rebeliantów i wracaj na Corvusa. Plan Imperatora musi się powieść. Tak jest. Hask, za mną. Del, osłaniaj nas stąd. No i słuchajcie, to jest to, o czym mówiłem. Czy powiedzcie mi, czy to nie jest znacznie bardziej robiąca wrażenie lokacja? Czy to jak gdyby już was w tym momencie nie kupuje? Bo w tym momencie moim zdaniem ta gra wygląda naprawdę ślicznie. Dlatego trochę nie rozumiem decyzji twórców, aby zrobić prolog. A, bo sorry, bo ja się tu rozglądam, a tu są przeciwnicy normalnie. Przepraszam, poniosło mnie. Pokaż głowę. No, czekaj. Naprawdę. Dobra, leży. Tam mam coś do wyeliminowania i tutaj również. Naprawdę, nie weszło bania. Dobra, padł. No, jak gdyby to od razu mnie kupuje. To wygląda dobrze i tak w takie gry ja mogę grać. Prolog? Bardzo ryzykowny jej, bardzo ryzykowny. Odblokowano nowe zdolności. Seryjna szpica. Cóż to takiego? Aha, to są karty znane z jedynki. To jest coś, co mi się w jedynce nie podobało. I trochę szkoda, że to przychodzi do dwójki, ale nie będę płakał. Skąd on strzela? Bo nie widziałem. O, od razu bańka, ale dobra, nawet bańka. Tu wszędzie lecą jakieś iskry. A, widzę cię, widzę cię. Leży, bania. Tu się widzę też. No serio! Dobra, leży.
Leży. Koniec. Bunkier zabezpieczony. Aha, to już nawet nie muszę iść tutaj na dół. Od razu możemy przejść na drugą stronę. Nie wiem, gdzie się ich... O, chyba jest. Nie mogę wyczuć jeszcze ich tempa za bardzo. Pani komandor, rebelianckie posiłki w drodze. Strzelać bez rozkazu. Neutralizować wszystkie cele. Tak, pani komandor. Tu się ktoś chował przed chwilą, ale wydaje mi się, że moi już go przepędzili, albo zabili, albo cokolwiek innego. Spróbuję przejść naokoło. Aha, bo mi się zmienił cel, przepraszam. Po prostu tak przenikał przez budowlę, że wydawało mi się, że to jest to samo miejsce. Dwie bańki. Zanim się kapnęli jeszcze w ogóle co się dzieje. Jedna bańka i... Aj! I bańka. I bańka. I bańka. I bańka. Ach! Granat chyba jakiś mi wybucha obok. Była ikonka. Jeszcze nie jestem przyzwyczajony do dźwięków i do ikonek i w ogóle do reakcji, więc musicie mi trochę wybaczyć. Czy jest to, czy nie? Jeszcze ktoś musi być, bo zostaje ta... O, jest. Została ta ikonka, wyeliminuj. To już wszyscy. Przegrupować się i zaraz ruszamy. Przegrupowanie. Gotowi? O, jak opuszczasz obszar misji? Doczyń, to jestem. No dotarłem. Okej, scenka jakaś, przepraszam. Wszyscy. Dowódcy rebelii musieli ruszyć dalej. Też powinniśmy. Platforma czwarta obok. Jest tam jakiś prom? Nie, tylko myśliwce Taj. Nawet lepiej. Zachowajmy ostrożność. Nie wiemy, ilu tu może być rebeliantów. Nie, załatwimy ich tak, jak całą resztę. Rozprawimy się z tym ścierwem raz na zawsze. Ło, czy to właśnie nie była Gwiazda Śmierci? To niemożliwe. A jednak... Otrząsnąć się. Nie czas na stypę. Ja wiem, że to jest tylko model 3D i ciężko jest z niego odczytać faktyczne emocje, ale czy ona się przypadkiem lekko nie uśmiechnęła przed sekundką? Musimy dotrzeć do platformy. Na początku taki szok przeszył jej twarz. Zdziwienie. Agencie Miko, wykonaj zwiad. Tak, przyjąłem. A później wydaje mi się, że pojawił się lekki uśmiech na sekundkę. Oddział Inferno ewakuuje Endor. Jaka jest sytuacja? Wiceadmirał Sloan zakazała odwrót. Wycofujemy się z układu. Wracaj na okręt. Przetrwaj. Prześlę współrzędne, pod którymi się spotkamy. Tak jest. Odezwiemy się, gdy dotrzemy na Korwusa. Nie rozumiem, jak do tego doszło. Nasz plan był bez skaw. Ktoś popełnił błąd. Dowództwo przeoczyło coś ważnego. Znowu. Nie, musi chodzić o coś więcej. Mieliśmy nad rebeliantami przewagę liczebną i sprzętową. To proste. Imperator nie docenił siły wroga, a cenę za to zapłaciliśmy my. Pani komando, mogę coś powiedzieć? Mów. Aiden, wiem, że jesteśmy sami, ale to pachnie zdradą. Spójrz na niebo, Husk. Prawda nie może być zdradą. Ja nie chcę nic mówić, ale jako pani kapitan, bo chyba taką mamy rangę. Jesteśmy całkiem pyskaci. Czy możemy zabijać... Dobra, nieważne. Się zaraz obudzą przeciwnicy. Obrońcy praw zwierząt. Dziękuję, agencie Miko. Zajmiemy się nim. A wracając do mojej myśli, to pani kapitan jest całkiem pyskata. Zobaczcie. Gdyby skrytykowała decyzję imperatora. Jest ekipa. Nie spodziewałem się nas z tej strony. Nie strzelaj przede mną. Nie dowiarę, że w końcu się nam udało. Bo naprawdę to jest moje miejsce. Gdyby to było tak proste, Imperium upadłoby po Jawin 4. Jedziemy. On się nie kapnęli nam, że zrobiłem tego pierwszego typa, to ciekawe. Czysto? Czy ktoś jeszcze na tyłach?
Ha! Nie widziałem cię, ale cię wyczułem po tym... po laserze. Pani komandor, odkryłem zasadzkę rebeliantów. Straciliśmy prom i jesteśmy wypierani. Kontynuuj. No okej. Nowe zdolności. Możemy włożyć drugi slot? Mamy drugi slot. Co to właściwie jest? Co ja tu wciskam? Ten potężny granat udarowy wybucha przy uderzeniu. Okej. Nie, to jest coś innego. Ja wybrałem... Pokażcie, jeszcze raz. Zakłócenie. Zmodyfikowane urządzenie rozbrajające wytwarza impuls zjonizowanej energii, który przegrzewa wrogą broń i rozbraja ładunki, tymczasowo wyłącza wieżyczki. No okej, okay, takie do sabotowania przeciwników. Zhakuj to. Zhakuj to, władcze pani kapitan. No el... No witam, co to jest? To jest granatnik. Aha, czyli mam dwie bronie na sobie. A, tylko to jest... Tak chyba było w jedynce. Zwróćcie uwagę, że jak wyciągnę granatnik, to podświetla się moja... moja ikonka skill na dole. Jak mam te w prawym dolnym rogu, to ta na dole się podświetla. Czyli on pewnie też nie ma amunicji, tylko cooldown normalny. O, biedne szturmowcy sobie odpoczywają, się zmęczyły wojną. Pięknie w tego... Zlewają się tutaj z lokalną florą. Dobra, tu się dzieje jakaś jadka, wyeliminuj. Nie no, to są nasi. To też jest nasze, tak, dobra, to wszystko było nasze. Musiało zginąć na naszych oczach, żebyśmy poczuli presję. Utrzymać pozycję, odpowiedzieć ogniem! Chodziu, Inferno! Imperium ewakuuje Endor. Zatrzymać rebeliantów! Zrozumiano, panie komandor! Wow, tu mnie łupi. Gdzie jeszcze? Tu. Aj! Aj! Gałązkę chyba przewaliłem. Pokaż główkę. No naprawdę! Ciekawe, czy im się też życie regeneruje, tak samo jak mi. Tu gdzieś... O! O! Tu gdzieś ktoś jest. I to są ci mocniejsi. Zobaczcie, oni chodzą wolniej i mają zupełnie inną broń. Czysto? Nie, jeszcze ktoś. LOL! Co on tu robił? Dużo ich tu, powiem wam. Ja rozumiem tych misji, założenia tej misji, ale jest ich tu całkiem sporo. Może trochę podejdziemy, może te fale się nie kończą nigdy? Może ja tu muszę się w nich wpieprzyć? No, a teraz mamy wyrzutnię rakiet. O, w ogóle mam tryby kamery, halo. Zaraz, ja przed chwilą... ale fajne, zobaczcie, mam taki normalny tryb kamery, lekko za plecami i mogę jeszcze zmienić ramię, z którego spoglądam. Też fajna opcja. Postrzelamy sobie chyba z tego, wydaje mi się, że to jest najciekawszy. A ja się muszę dostać gdzie, tędy? Nie, w sumie nie wiem gdzie. Ale to jest chyba jedyna ścieżka, jaka stąd wychodzi. Na Endorze lądują ponoć transportowce. Wróg rozmieszcza wojska na całym Księżycu. Nie zabawimy tu wiele dłużej. Okej, cel mi się ujawnił na mapie. Wszystko rzucę okiem, co jest z tej strony, ale chyba nic szczególnego. Muszę uważać na ogień, bo mocno od niego dostaję. Rozproszyć się, uważaj. Straciliśmy tu już dwa patrole i nie chcę stracić ich więcej. Czekajcie, bo ja mam cały czas tą opcję skanowania. Oficerowie. Oficerowie zwiększają skuteczność bojową sojuszników i są w stanie rozmieścić wieżyczki obronne. Eliminowanie wrogich oficerów powinno być twoim priorytetem. Zrozumiałe. Pokażę. Atakować!
To chyba był on. Chyba wyeliminowany. Pokaż główkę. Ło, granat! Dobra. Jest ich całkiem sporo tu po lewej stronie. Jakby może sobie z tej strony ich zajdziemy i się nie kapną. A, dobra. Wystarczyło zniszczyć typa, który... A, granat! Który był oficerem i wieżyczka sama wybuchła, także nie musieliśmy nawet się przejmować i marnować na nią czasu właściwie. No, serio! Dziękuję. Tyły. Skąd? Ty widzisz go czy nie widzisz? Tu gdzieś. A tu jest, okej. Okay. Sam siebie rzucił granat. G. Czysto. Nic tu poza. Agencie Miko, gdzie jesteś? Zebrałem drużynę przy platformie. Czekam na panią i Haska, zanim ruszymy do natarcia. Idziemy. Kolejna wyrzutnia, aż taką mam, więc chyba nie muszę podnosić. Zawsze się patrzę za siebie, jak spadam z jakiejś takiej skarpy, bo nigdy nie wiadomo, co tam próbowali przede mną ukryć. Okej, jakieś zniszczalne elementy są. Nie mam limitu amunicji, więc mogę sobie poeksperymentować, co jest zniszczalne, a co nie. Agencie Miko, Mel. Pani komandor, rebelianci na platformie czwartej. Trzeba będzie ich odbić. Zhakuj to. Chyba jesteśmy na to gotowi. Aż dwie zdolności. Osłona. Chroni Iden przed ogniem blasterów i ładunkami wybuchowymi mobilnym polem ochronnym. Mobilne pole ochronne, no brzmi dobrze. I granat błyskowy. Coś czytałem chyba na Twitterze i wynikało z tego, że granaty błyskowe są w tej grze strasznie OP. Ale nie mam trzeciego slotu nadal, więc moglibyśmy... Moglibyśmy... Chyba ta osłona wydaje mi się najfajniejsza. Użyjemy sobie tej osłony. Pokażcie mi, jak to wygląda. Odbijemy platformę i opuścimy ten księżyc. Aha, mam po prostu bańkę ochronną. Płacimy się rebelii. I nową broń. Z większym zoomem. Patrzcie, aż stąd mogę ściągać. Ale wydaje mi się... Jak to się zmienia? Wczytaj, nie. Hej, jak to się zmienia? Znów wczytaj punkt kontrolny, opcje. Zdolności. A jak się je zmienia? Ej, nie wiem, jak się zmienia takie rzeczy teraz. Szkoda, bo teraz nie mam skanera, a ja chyba wolałbym skaner w takiej sytuacji. Szczerze. No, ale trudno. Nie chcesz, gro, żebym sobie poskanował, to nie. To się sam rozejrzy. Tu jest jakaś wieżyczka, ale nieobsługiwana. To jest chyba oficer. Tak wydaje mi się, że wyglądali tam ci oficerowie wcześniejsi. To może zaczniemy od sprzątnięcia typa i potem ta babeczka obok. Otworzyć ogień! No to brawo ja. Ło! Widzieliście, miałem możliwość szybszego przeładowania i zrobiłem to dosłownie instynktownie, także szanuję. A, i tą gnidę pewnie będziemy musieli ściągnąć tą naszą rakietą, tą wyrzutnią, którą mi ciskali cały czas. Stój w miejscu. Oberwał. Tak, i teraz mam na tym cooldown. Widzicie? Nie mogę jej tak od razu jej użyć znowu. No, kolejny dostępny. Oberwał. Oj, serio. Czy to był drugi oficer? Prawdopodobnie. Oberwał. On akurat staje w momencie, kiedy ja wystrzeliwuję w niego. Nie wiem, czy to jest jakoś oskryptowane? Czy to może być przypadek, czy też nie? No, stójże! Dobrze.
Wydaje mi się, że ci przeciwnicy, oni się tak będą mi spawnować w nieskończoność. O, to jest znowu oficer i znowu jest w tym samym miejscu, więc prawdopodobnie mam rację. Oberwał, super. Pokaż główkę. Ale fajnie się przemieszczają przy barykadzie, nie wiem czy widzicie. Tu pewnie mi zaraz kolejny oficer wyjdzie. O, jest jakaś rebeliantka. Trochę mi dziwnie ze świadomością, że zabijam rebeliantów. Dobra, czy to jest czas, żeby wykończyć to monstrum? Nie, jeszcze nie. Jeszcze jedna rakieta musi wejść. Być może są tu jakieś inne sposoby. Na przykład ten mój granat? A to? Co to jest? Ło, dobra! Nie wiedziałem, że coś takiego mam. Ale dobry staw. Maszyna krocząca zniszczona. Powtarzam, AT&T leży. Rebelianci nie wygrają nawet z większą siłą od... A to co jest za broń? To jest coś innego niż to, co mam? Tak, coś innego. Chyba to, co miałem wcześniej, wiecie? Dokładnie to samo. No. Ej, to ja nie chcę. Tak chcę to, co miałem wcześniej, ale już nie mogę. Już została podmieniona, stara chyba znika. Zabezpiecz, to wchodzimy na górę! Rebelianci zlikwidowali. Platforma na pewno? Jest nasza. Do wind. Spotkamy się na górze i zdobędziemy Taj. Tak jest. Przyjąłem. Czyli gdzie? Tutaj chyba. Sprawdźmy to. Pani komandor, mamy problem. Siły wroga sabotują statki i uniemożliwiają ucieczkę. Załatwić ich i zabezpieczyć myśliwce Taj do ucieczki. Zneutralizować i opuścić rejon. Ale oni są zwróceni w tamtą stronę, gdyby mogły wykorzystać element zaskoczenia, mam nadzieję. Tylko kurde, dlaczego ja zmieniłem tą broń? Tak dobrze by mi się stamtąd nawalało. To jest oficer, czyli bańka. Tu jest koleżanka, czyli bańka. Bańka. Serio. Warto zauważyć, że te blastery to nie jest broń hitscanowa, to znaczy w momencie, kiedy naciskam strzał, to nie znaczy, że pocisk natychmiast tam trafia. Jest ta chwila opóźnienia, więc trzeba strzelać na przykład przed... Ło, jaka precyzja w granacie, szanuję stary, szanuję. Wiem, że tam jesteś. A tymczasem ze... Ach! Dobra, po prostu podejdźmy. Oni i tak są mega słabi. To jest jak guacamole, nie? To jest jak guacamole. Jeden się wychyla, drugi musi gdzieś zniknąć. Agencie Miko, ten myśli... Leżą. Będę osłaniał twoją ucieczkę. Nie, ruszaj, dowódca leci ostatni. Tu widzę jednego. A, dobre to było. Obserwować ciężkiego. Serio? Co robisz? Startuję, pani komandor. Jestem tuż za tobą. O tym mówię. Lekkie wyprzedzenie. O tym mówię. Jest wieżyczka, czyli on musi być oficer. Czy to jest oficer? Czy to jest oficerem? Tak, wieżyczka wybuchła, kiedy tylko on zginął. Bierzemy to. Widzimy się na górze, agencie. No, to sobie polatamy najwyraźniej. Ciekawe, czy to będzie grywalna scenka. Prawdopodobnie będzie, bo oni mają przecież fajnie zrobiony ten model latania, to już było w jedynce. Wątpię, żeby to na siłę zastąpili kat scenką. Jak się nazywały te statki?
pewnie straszną głupotę zaraz palnę i mnie wyśmiejecie, ale to nie były przypadkiem TIE Fightery? Już nie pamiętam. Admirał stworzył oddział Inferno, żeby taki incydent się nie powtórzył. Wiem. Nie do wiary, że tylko tyle zostało. No i tak jak mówiłem, będziemy sobie latać w przestworzach. Klimat jak z Dead Space'a, prawda? Czy my w ogóle fruwamy pomiędzy szczątkami Gwiazdy Śmierci? Ktoś mi kiedyś powiedział, że źródłem rebelii jest nienawiść. Wciąż w to wierzę. Jak mamy walczyć z czymś takim? Imperium się zmieni, jak po zniszczeniu pierwszej Gwiazdy Śmierci. Dostosujemy się lub zginiemy. Słyszeliście? Jak gdyby z tego dialogu wynika, że Imperium myśli, że rebeliantami kieruje nienawiść. O co chodzi, Hask? Jeśli twórcy chcą nakreślić w ten sposób taką narrację, że Imperium wcale nie jest takie złe, jak zawsze nam się wydawało po oglądaniu filmów, no to może być ciekawe, no bo może powiem wam szczerze. Jestem całkiem na tak. Wykrywam za wrakowiskiem liczne sygnały statków. Są jakieś imperialne? Niewiele. Wycofały się lub... Podoba mi się to podążanie za nim, bo sterowanie jest stosunkowo proste, ale jak się lawiruje między takimi wielkimi fragmentami metalu... Przynajmniej Hask nie jest sam na Korwusie. Może uda nam się to przetrwać. No przyjemne, przyjemne. Jestem ciekaw, czy jak raz przywalę w coś takiego dużego, to od razu wybucham, czy mnie odbija, zjeżdżam trochę po hapsach? Ciężko powiedzieć. Ło! Pojawili się przeciwnicy, ale nie wiedziałem kiedy. Jak tam silniki? Systemy wtrysku jonowego 60% mocy. Komandor, myśliwce. Jeszcze bombowce. Chronić Korwusa, nie ma pól ochronnych. Nie widzę ich. A są, dobra, faktycznie. Nie trafiłem chyba nic. Coś tam potrafiałem. Oni mają normalnie paski hapsów na tyłkach. Dobrze, coś tam obrywają. Tu jest jeden na wykończeniu. Leżysz, sunio. Ło, zwróć. Leży. Wow. Prawie się rozbiję, ma jakiś właśnie duży kawał metalu. G. Agencie Hask, melduj! Mamy współrzędne punkty spotkania, ale załoga musi naprawić silniki. Damy wam na to czas. Agencie Miko, niszczymy bombowce. To jest dobre czy złe? To jest w ogóle duży kawał metalu, nic więcej. Znowu bombowce. Lecę. Pokażcie mi je. No serio? Zderzyłem się z tym jeszcze w ogóle. Czy da się tym zwolnić? Czekaj, ja zrobię taki nawrocik. Za wami, mogę was strzelać dalej. Silnik już prawie gotowy, leżą. Pani komandor. Widzę kolejne bombowce na skanerze. Gdzie? Są, faktycznie. Cisnę. Leżą. Wow! Duży złom pode mną. Ja już chciałem lecieć ostro w dół, pikować. Znaczy, chyba znowu użyłem terminu, którego znaczenia nie znam, bo pikowanie chyba na tym nie polega. No serio, stary. Gdzie jesteś? Tu. Leży. Silnik jest prawy, pani komando. W samą porę. Agencie Miko na Korwusa. Lecę za tobą. Komandor Versio? Proszę wycofać swój okręt i spotkać się ze mną na wyżynaczu. Admirale? Tajne rozkazy, pani komandor. Wyjaśnię osobiście. Tak jest, admirale. Inferno, admirał i ja spotkamy się z wami później. Zrozumiano, pani komandor.
No ładnie, no ładnie. Zobaczmy, jakie tajne rozkazy chodzi. Rozumiem, że dowiemy się czegoś naprawdę istotnego w tym momencie. Chciał mnie pan widzieć? Podejdź. Imperator nie żyje. See what? Co nas teraz czeka? Weźmiemy odwet, pani komandor. Imperium uderzy w same podwaliny, na których wsparta jest ta cała żałosna buta rebeliantów. Powiedz, Hayden, co stanowi źródło tej wiary? Nadzieja. Zgadza się. Obecność posłańca to dla nas wielki zaszczyt. Pragnę dzielić tę chwilę z moją córką. O, kogo my tu widzimy? Witam, witam. Admirale Versio, natychmiast rozpoczynamy operację Popiół. Opór, bunt, nieposłuszeństwo. Istnienia tych idei absolutnie nie możemy tolerować. Jesteś jednym z wielu skutecznych narzędzi, które wypalą je doszczętnie. Wysłuchaj posłańca. On wskaże ci twój nowy cel. Operacja Popiół to był ostatni rozkaz Imperatora, a zarazem pierwszy krok ku naszej przyszłości. Oddział Inferno odegra w niej kluczową rolę. Jaki jest cel? Brak weryfikacji. Słucham? Ta informacja może poczekać. Tymczasem... mam dla ciebie kolejne zadania. Są nietypowe, ale wybacz, takie są czasy. Do dzieła. Rób to, co robisz najlepiej. Dobrze, tato. Rozumiem, że ten awatar Palpatina... jego chyba nie było wcześniej w filmach, przypomnijcie mi, czy był. W każdym razie od razu się skojarzył z Destiny. Agencie Husk, razem odbierzemy satelity eksperymentalne dla niszczyciela Nieugięty i zapewnimy ochronę Moffowi Rafe'owi. Agencie Miko, dowodzisz Korwusem. Fondor, stocznia imperialna. W Star Warsach zawsze zarąbiście mi się podobało, jak statki kosmiczne wychylają się z zacienia jakiejś planety i pada na nie światło. Genialnie to wygląda. No, wysyknujecie, a rebelia was kurde wszędzie dojeżdża. Jaki plan? Zakończyć ten odcinek. Nie, szczerze, słuchajcie, pograliśmy sobie troszeczkę. Godzinę nawet, to jest całkiem dużo. Także ja już nie robię kolejnej misji w tym momencie. Jeśli chcecie zobaczyć dalszy ciąg tej przygody singleplayerowej, to zachęcam do odwiedzenia mnie na streamie, ponieważ materiał ten, który oglądacie teraz, publikuję w czwartek o godzinie 13, a w czwartek o godzinie 17 rozpocznę mojego streama, na którym będę kontynuował tą fabułę po prostu na streamie. Adres do streama to oczywiście twitch.tv/ctsg. Także zachęcam, o godzinie 17 w czwartek będziemy grać dalej tą misję i kilka jeszcze kolejnych przez jakieś 2-3 godziny prawdopodobnie. Przepraszam, z mojej strony na dziś to wszystko, jak słyszycie już głos mi się łamie, powinienem zdecydowanie sobie zrobić przerwę. To tyle, trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa!